Siemaneczko, witam was w 11 odcinku z Seizeremy w God 1. Okej, w tym odcinku już myślę, że albo zostaniemy przyjęci do obozu, albo zostaniemy właśnie członkiem obozu, albo jeszcze troszkę po DXP-ie tutaj właśnie zamierzałem pójść do tego lasku, no i jeszcze skoczę do nowego obozu, żeby powiedzieć tam Laesowi, że listę już zaniosłem, odebrać tam nagrodę. I później właśnie wrócić do starego obozu. No, dzięki temu nabiję troszkę doświadczenia przed tym. A w starym obozie tam jeszcze myślę, że zdobędę kilka miksturek. Dwie miksturki siły, a więc będę miał 47 siły. Bo teraz od razu będę pił te miksturki, bo i tak już się nie będę uczył siły, tak jak wspomniałem. Niestety nie wystarczyłoby mi punktów nauki, ponieważ chcę się nauczyć wszystkich umiejętności. Ale teraz póki co jeszcze tutaj wszystko piszę, te to szczury do zlania. Kilka potworków w każdym razie tutaj jest, a więc jest co zabijać. Dobra, troszkę roślin też tutaj jest do zbierania, ale... Oj nie! Nie, nie, nie! Wnocha! Jest! Zabiłem to przed cieniostwojem. Tylko żeby mi tutaj nie wyfrunął teraz skąd, bo z cieniostwem to by było ciężko, ale widzieliście jak chamsko chciał przejąć nam właśnie, znaczy expa właściwie, chciał skubnąć nam expa. No ale niestety okazałem się być właśnie od niego szybszy. Fuksem mi się udało co prawda, ale jakoś żyje. Miksturkę też tam... Dobra, wracę, to tam raczej sobie nie pozbieram. Miałem sobie pozbierać, ale no to najwyżej odpuszczę zbieraniem. I okej. Myślę, że ten 10 poziom jeszcze wbiję. Przed dołączeniem do... z tego obozu. Troszkę mi brakuje na pewno, ale... w tym razie jest troszkę potworków do wybicia. Poza tym jeszcze będę szedł przez taki lasek. No i ogólnie jest dużo, dużo potworków jeszcze do wybicia w Gothicu, a więc... też myślę, że na pewno wbiję ten poziom. No, oczywiście nie wszystkie, nie wszystko naraz. Ponieważ coś sobie zostawię na pewno na później, żeby rozwalać, ale troszkę na pewno tutaj też porozwalam tych potworków. Okej, to szczury, tam gdzieś ścierwy rady na 100% będą, z tego co pamiętam. No i okej, kolejny potwór załatwiony. Okej. Tutaj mamy kryfiopijcę. I tam dalej też lata. No więc wszystko wbijam. No na pewno nie będę teraz przemierzał tego lasu tak dokładnie w poszukiwaniu potworów. Tak tylko ogólnie chcę właśnie powbijać kilka potworków. Na pewno zostanie coś też na później. Wiem, że tutaj są ścierwojady i te ścierwojady chcę też ubić. No, ścierwojady są wszędzie wokół. Jedna cholerna bestia mniej. Nie,
wspomniałem, tak może w drugim, trzecim rozdziale będę latał po całej kolonii, żeby zabijać potworek, a na koniec tam jeszcze też w piątym, szóstym rozdziale też właśnie będę latał i zabijał właśnie wszystko, co się da, łącznie z postaciami, z wszystkimi obozami i tak dalej, i tak dalej. Tak jak też wspomniałem, w którymś tam odcinku, nie wiem w którym odcinku, ale też będę musiał skoczyć do tej wolnej kopalni i ją podbić też wcześniej niż ona zostanie podbita. Pozabijam wszystkich. Dzięki temu też dostanę troszkę doświadczenia. No i jakoś to będę właśnie zbijał, tak wbijał. Dobra. Ten losek tak ogólnie już myślę, że przemierzyłem. W większości. Jeszcze jakiś tutaj wilczek jest, a więc też go zaraz załatwię. Na pewno tutaj jeszcze zostało dużo, mnóstwo bestii. No ale co? Tak jak wspomniałem, zostawię te bestie na później. No, i usłyszałem teraz koko, tak jest. Dawno nie słyszałem tego dźwięku, po prostu jakoś te dźwięki w gotiku tak jakby się popsuły delikatnie. Słabo. Ale okej, jakoś tam gramy dalej. Dobra, tutaj jeszcze, no te krefy pice wybiję, tam dalej mam orkowe psy. Te orkowe psy sobie zostawimy. Kiedy indziej ja wybiję. Natomiast jeszcze ten lasek tutaj, który będzie, to cały przemierzę, ponieważ on jest taki króciutki. No nie, no będzie się obracała krefy pica jedna z drugą i trzecią. Okej, okej. Dobra. Wszystko wybiłem, teraz mogę na spokojnie iść do tego tutaj lasku. Ale też miałem trochę fuksa właśnie z tym cieniostwojem, ponieważ cieniostwo by mnie miał na strzała 2. Jakoś. Nie wiem po co już zbierałem te mięso, ale i tak zawsze tak z przyzwyczajenia po prostu chyba zbierałem już to wszystko. Okej, dobra. Tam będą wilki, tutaj będą krytoszczury jeszcze. Albo jeden krytoszczur. Nie no, mi się zdawało, że dwa były. Ale... chyba jeden, dobra. Też czerwojady muszę wybić, ponieważ się zaraz wilki na niego rzucą. Nie! Nie, 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 nie! Huch, udało się. Jakoś wygrałem. No ale troszkę potworków było. Ile mi tutaj jeszcze brakuje do tego poziomu? Też bym chciał sprawdzić. No poziom wbije na pewno. 10. Jednak idzie to szybciej niż myślałem. Wbijanie leveli. Jakbym się postarał, wbiłbym jakiś z 15 poziom spokojnie. Myślę. Z 15 może nie, no ale... albo nie, no w sumie z 15. Kiedyś chyba wbiłem 25. Chociaż nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że wbiłem kiedyś 25. I że dało się dalej wbijać, ponieważ jeszcze wtedy nie pobiłem wszystkich NPC-tów. A więc myślę, że tak z 27 poziom jest możliwy na, żeby wbić na właśnie pierwszy rozdział. Znaczy nie na pierwszy rozdział, tylko bez gildii. Dobra, większość tutaj już na pewno splądrowana, tutaj wszystko wyczyściłem nieco.
No i okej, mam tutaj jagody, tam dalej też będzie kilka bestii. Chciałbym teraz wszystkim się zająć, ale no teraz szkoda na to czasu po prostu. W tym odcinku jeszcze jest jedna rzecz właśnie do zrobienia. No więc muszę ją zrobić. Tutaj będzie jaszczury, jakiś topielec, tam też właśnie pewnie pływa. Tutaj zębacze. O kurde, dziadną mnie. Niestety, podle. Oczywiście nas nie zabił. Jaszczury też wybite. No tutaj jeszcze jeden do nas płynie. Tak samo od siebie, no to elegancko. Ależ przyspieszył od razu. No ale okej. Też nie było zbytnio problemem. No latamy już, zabijamy większość potworków, ale na postać nasza no nie jest jakaś tam specjalnie silna. Też gdybym się chciał skupić na wojowniku, to bym po prostu już miał miecz blizny ze 115 siły, tak? Bo 115 sił właśnie w pierwszym rozdziale kiedyś tam miałem. No i jeszcze kilka rzeczy na pewno by było. Do wyłączenia oczywiście jest 100 siły. Maksymalnie to jest limit właśnie setka. Ale później jeszcze z mixpy można pociągnąć, jeszcze z amulety, z pieszczenia. Właśnie. Tak to właśnie jest. Tam jest jeszcze jedna krwiopijca, nie wiem gdzie poleciało. O jest, wróciła. To dobrze. Później humanimy, będę musiał też tutaj jakoś szukać. Wszystko co zrobię w swoim czasie oczywiście. Dobra. Teraz do nowego obozu. Po raz kolejny. Ale to już po raz ostatni w tym rozdziale. Się wybijamy właśnie do nowego obozu. Jeszcze troszkę byłek by mi się przydało. Wiecie co? Chyba skoczę do Kavalorina. Albo to jak będę wracał, to jakoś skoczę właśnie inną drogą. Tam najpierw do Kavalorina skoczę i wezmę po prostu troszkę byłek. Po prostu potrzebuję 1200 byłek. 1200 byłek potrzebne jest na zbroję cienia, lepszą. Momentalnie muszę kupić. Jeszcze poza tym chciałem kupić te spodnie kopacze i w ogóle te pierdoły. Chciałem się sprawdzić, wygrałem. Zostawię ci oczywiście tu wszystko, ale dawaj byłki rudy. Okej. Tą skrzyneczkę już brałem? Brałem, okej, więc byłem ci też zostawię bez sobie. Żeby mieć. Poczekam aż wstaniesz, żebyś po prostu ją sobie wziął. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Okej. Zgarnął sobie broń. Pewnie sobie już, ją już wyrzucił. No więc elegancko teraz mogę iść na spokojnie dalej. Muszę też się zabrać za ciekawostki, żeby nagrywać ciekawostki. Kurde, miałem iść tamtędy, dobra. W każdym razie już poziomu nie chcę mi się wbijać kolejnego. Jak na tą obecną chwilę. No już myślę, że 10 poziom to i tak
mógłbym zostać już albo tam strażnikiem, albo najemnikiem, albo magiem. Już bym mógł właśnie wybierać tą drugą gildię, bo to jest od właśnie 10 poziomu. To się chyba nigdy nie skończy. To się chyba nigdy nie skończy. Lepiej się do tego nie mieszać. Okej. Okej. Jeszcze kawałki. Będziemy u Laesa. Laes jest w sumie spoko. Hej, Laes, ty stary Daniel, tak. Taki dialog jest właśnie w Gothic 2. Jeszcze można przepłynąć tam. Ale to już pokazałem nawet w ciekawostce. To okay. Była piękna walka. Dobra. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Okej. No więc teraz wybijamy się do Goena. Musisz uważać na to, co mówisz. Jakoś to idzie. Powoli. No i teraz z powrotem do starego obozu już zostanę tym cieniem. To będzie koniec odcinka. Jak zostanę cieniem. Myślę, że będzie spoko. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Okej. Do zobaczenia. Okej. Wszystko tutaj załatwione. No to teraz do Kawaloena idziemy po Byłki Rudy, na koniec właśnie do starego obozu i tak będę kończył powoli odcinek. Tam jeszcze w starym obozie właśnie splądrowałbym kilka skrzynek. I chyba tak zrobię. Te główne po prostu tylko. Niepotrzebne już mi tam te inne. Skrócę sobie nieco drogę. Teraz prosto idziemy do starego obozu. Ale to tamtą dłuższą drogą. Bo mógłbym sobie tutaj skrócić przez ten mostek i po prostu tak jakbyśmy szli od starej kopalni. No ale ja tutaj pójdę tą ścieżką od Kawaloena. Ponieważ jeszcze tam od Kawaloena chcę kilka byłek, żeby właśnie te byłki mi się przydadzą na tą zbroję cienia. Będzie fajnie. No i będę mógł wtedy się wybrać z powrotem do obozu na bagnie. Ale teraz to już będzie, no tak właśnie, szybciej teraz to strasznie będzie szło, bo zabijanie potworków jest szybkie, strasznie. Sami widzicie, jak szybko właśnie udało mi się wybić dużo, dużo potworków. Okej. Poza tym jeszcze tam potworki wybijam po drodze, tylko w kolonii chodzę po właśnie całej kolonii. Ma 200 byłek. Jaki tutaj masz łuk? Masz lepszy łuk? 13 strzał ci zostawię. Ja chcę łuk. W sumie już miałem ten łuk. Mam nawet lepszy łuk. Okay. Spokojnie! Wygrałeś. No, Kawaler ma chyba nieskończoność właśnie jedzenia. Nieskończoność jabłek i innego takiego... innych rzeczy. A więc to na spokojnie.
Myślę, że pijania właśnie, bo jak wiecie pewnie pijania zajmuje się teraz Alexem. Natomiast za tam 6 lat właśnie, w 2021 będzie 20-lecie Gothica 1. No i myślę, że wtedy właśnie pijania zdecyduje się, żeby wydać remake. Myślę, że do tego czasu właśnie zajmą się remake'iem. Dobra. Dobra, zrobię jakiś oddzielny zapis. Niech będzie tutaj. Czy wykonałem na pewno wszystko? Kurde, nie chcę mi się patrzeć tak, czy wykonałem na pewno wszystko. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pokonałeś Kirgo. Ale był pod wielkim wrażeniem twojej walki z Karinem. Bez przerwy opowiada, jaki to z ciebie wojownik. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Negra. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. Miło mi to słyszeć. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Okej. Trzymaj się. No więc wbijamy tutaj do zamku. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. No dobra. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Nie ma szans, gościu. Ale mniejsza o to. Jestem już w zamku. Jeszcze może rewanż na Bulicie zrobię. Tutaj mam Toreza, idę najpierw do Miltena. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. No okej, teraz on biegnie na samą górę. Czasami zdarzy się tak, że po prostu mamy kameję z Miltenem i on biegnie po prostu na górę i schodzi. Okej. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Idę. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Dobra. Do zobaczenia. Trzymaj się. To jest. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę.
Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Najlepiej właśnie wziąć esencję ducha. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. Okej. Wypijemy od razu, ponieważ już wam mówię, ponieważ dzięki temu możemy sobie zarzucić telekinezę. No i co jeszcze tutaj mogę zrobić? Na pewno tutaj mogę się wybierać i skupnąć właśnie skrzyneczkę. Lewo, prawo, lewo, chwilka. Ja tutaj sobie zapiszę. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. I teraz lewo. No i koniec. Tutaj mam miksturkę siły, a natomiast tutaj. Lewo. Prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Chyba dobrze zapamiętałem, chociaż nie jestem pewny. Dobra. W takim wypadku wczytuję i tutaj zbieramy te fanty. I teraz zaraz się udam właśnie po drugą miksturkę siły. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Okej, dobrze. Tutaj mamy wartościowe mieczyki, jakieś tutaj takie właśnie, jakieś słabe ściewo, ale wartościowe przynajmniej. Ta skrzyneczka jest... Jak to? No ja pierdzielę, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo i lewo. No nie, nie zapisałem kodu, no co to jest? Co to ma być? I będę się męczył teraz ze skrzyneczkami, które już powinienem pewno otworzyć. Okej. Całe szczęście, że u Gomeza jest, są te same skrzynki, że jest ten sam kod. Czy u Gomeza, tam w pomieszczeniu jednego właśnie magnata, bo tam właśnie bonusy do statystyk, punkty życia, swoje życie właśnie nabiję sobie dzięki temu. Tutaj zapis. Okej. Okay. Już się tutaj znajduję, więc... Lewo, prawo. Lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra, okej. Zaraz wypiję te miksturki i będę już zdecydowanie silniejszy. Lepiej się do tego. To nie mój problem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Gdzie ja mam tutaj te miksturki? Są tutaj, okej. A więc pijemy wszystkie do dna. I dzięki temu mogę sobie wrzucić topojek Laesa. 10 obrażeń więcej, zawsze coś. A tutaj jeszcze jest jeden koleś, z którym się powinienem przywitać. No, co jest, ziomuś? Przyszedłem się przywitać. Nie poznajesz mnie? Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Chodź. Dobra, jakoś udało mi się z nim wygrać. Niestety troszkę mi zabił. Ale typa. Gościowi się po prostu zrewanżowałem. Mam nadzieję, że nie masz będą... Masz szczęście. O.
Nie są nam nieźli ludzie. Okej. To teraz tego meza. I powinienem właśnie teraz skończyć odcinek. Dobra, skończę ten odcinek teraz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że obejrzeliście właśnie, że dotrwaliście jakoś z tym odcinkiem do końca. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym zostanę już cieniem. Na razie.